odpowiedzialnie, wspólnie na rzecz mieszkańców całego powiatu. Takie są filary podpisanej umowy koalicyjnej pomiędzy komitetami, które porozumiały się i wzięły odpowiedzialność za rozwój powiatu krośnieńskiego. Są to komitety Ponad Podziałami, Silny Powiat oraz Koalicja Obywatelska. Zawarta przez komitety umowa będzie gwarantem stabilnego funkcjonowania i działalności organów powiatu krośnieńskiego i deklaracją pełnej współodpowiedzialności za całokształt podejmowanych działań. Przy wielu dyskusjach na temat tego, jak ma wyglądać powiat przez kolejne 5 lat, wielokrotnie mówiliśmy o tym, że więcej nas łączy niż nas dzieli. Stąd patrząc na i radnych z okręgów gubińskich i radnych z okręgu krośnieńskiego, widzimy, że naprawdę więcej nas łączy i wszelkie rowy, które zostały przez ostatnie lata wykopane, trzeba zasypać i wspólnie działać dla rozwoju obu miast. Jest kilka punktów, na które zwrócono szczególną uwagę. To oczywiście szpital powiatowy. Problem chociażby szpitala jest problemem ogólnopowiatowym opieki medycznej, bo to problem mieszkańców i Krosna, i Gubina, i Bytnicy, i Bobrowic, i Dąbia, no wszystkich gmin, które wchodzą w skład powiatu. Remonty zniszczonych i budowa nowych dróg to dla mieszkańców bardzo ważna sprawa i została ona uwzględniona w umowie, podobnie jak i rozwój szkolnictwa. Co ciekawe, w dokumencie zapisano także paragraf dotyczący usprawnienia pracy urzędu oraz wprowadzenie standardów przyjaznych mieszkańcom. No jest przede wszystkim zarządzanie w samym starostwie, w samym powiecie. Bardzo kiepsko pracuje geodezja, kartografia, mieszkańcy się bardzo skarżą. To jest też kolejne wyzwanie. 4 lata temu też słyszałem o tym, a więc czas i pora, żeby to zmienić i żeby za 5 lat już nikt nie musiał powtarzać, że nasza kartografia i geodezja źle działa. Postawiono także na sprawiedliwy i transparentny podział środków dla organizacji pozarządowych oraz większe zaangażowanie społeczeństwa w lokalne inicjatywy sprzyjające integracji i wzmacniające potencjał powiatu krośnieńskiego. Łączą nas podobne cele. Oczywiście każdy ma jakieś cele do zrealizowania dla wyborców, którzy ich wybierali, ale patrząc na globalnie najważniejsze cele dla powiatu, szukamy i myślimy o podobnych rozwiązaniach i wiemy, że te sprawy do załatwienia są najważniejsze. Przede wszystkim zrównoważony rozwój powiatu i realizacja najbardziej istotnych spraw dla powiatu krośnieńskiego. Współpraca to hasło, które ma przyświecać wszystkim stronom. Nie ma podziału na Gubin i Krosno Odrzańskie, na Bytnice, Maszewo, Dąbie. Jest łączenie i pokazywanie, że razem można więcej. Nie ma sensu i to nie ma prawa bytu tu pomiędzy nami. Jest powiat jeden i powinniśmy zacząć działać dla powiatu. Po to jesteśmy, po to nas powołali. 23 listopada odbędzie się sesja Rady Powiatu, na której wybrany zostanie m.in. starosta krośnieński oraz przewodniczący Rady.